krótkiej przerwie na naszej zielonej kanapie Grzegorz Kluczyński. Ja wiem, że Państwo się dziwią, bo to nie środa, a poniedziałek. Witam serdecznie, ale Grzegorz, wyjątkowy poniedziałek. Tym razem w ciągu weekendu nie leniuchował u siebie na działce, tylko poszedł zobaczyć, co się działo na Podzamczu i tak postanowił do nas dzisiaj wpaść, opowiedzieć nam, co się działo. Właśnie, opowiadaj. No to ja tydzień temu zapowiadałem dużo rzeczy, bo miało się dużo dziać w weekend. Te kwiatki niecięte. Właśnie na Podzamczu. Kwiatowych imprez było więcej, bo było też święto krokusa na Jasnych Łoniach, no ale niestety nie udało mi się rozdwoić, także trafiłem na Podzamcze, ponieważ Podzamcze to jest mój konik od dawna. Tam odbywała się impreza zorganizowana przez inicjatywę Podzamcze.org, która ma na celu ożywienie tej części miasta, bo no, jak wszyscy wiemy, Podzamcze no, to jest ładne miejsce, ale takie miejsce, w którym no, nie tak do końca coś się dzieje. No, może dlatego, że ono jeszcze do końca nie zostało zbudowane i jest trochę, też. Mam wrażenie, tak komunikacyjnie odcięte od miasta. Znaczy, no, nie mówię o tym, że jest blisko Wyszyńskiego, tam jest sporo przystanków, ale tak piechotą tam zawsze trzeba przez jakąś dziurę przejść. Trzeba przez to ciemne podwórko się tam dostać. Chociażby gdzieś. No i ta inicjatywa zaczęła swoją działalność tak na wesoło, na ludowo. Zaczęło się od symbolicznego posadzenia kwiatów w jednej z donic, która tam stoi na rynku siennym. Donica była pusta, była przewrócona. Tutaj Zarząd Drugi Transportu Miejskiego ustawił donicę na miejscu, do pionu. Można było w tej donicy już w końcu coś posadzić i organizatorzy akcji postanowili zasadzić tam ładnego krzaczka, ładne kwiatki. No i zmobilizować służby miejskie, które powinny się tym zająć, żeby pozostałe chyba donice obsadzili również kwiatami. No na pewno miejsce zyska troszeczkę na estetyce. I to trwało zaledwie pół godzinki, symboliczne posadzenie, zrobienie małego ogródka, a następnie zaczęło się już na ludowo, czyli pojawili się przedstawiciele zespołu pieśni i tańca Krąg, pojawili się przedstawiciele organizatorów, zasiedli na środku rynku siennego, zaprosili przybyłych gości do współpracy i zaczęło się wspólne obieranie ziemniaków. Ach, to był ten happening, po prostu. No i to obieranie ziemniaków polegało nie tylko na samym obieraniu ziemniaków, no bo to by było zbyt nudne. To na co te ziemniaki? Można było z tych ziemniaków wyczarować coś fajnego. Ziemniak to jest takie dosyć fajne warzywo, które da się kształtować za pomocą noża. Frytkę, placek. No można było wyciąć frytkę, placek, a można było wyciąć coś nietypowego, coś oryginalnego i tutaj uczestnicy mieli pole do popisu. Kiedyś się pieczątki z ziemniaków robiło. To dobrze pamięta. Dobrze. I co ty wyciąłeś? No ja niestety nic nie wyciąłem, ja biegałem z aparatem fotograficznym. Nie dostałeś swojego ziemniaka, trudno. Tak no było. Nie dali mi ziemniaka. No dobrze. Czyli działo się jednym słowem. No i podsumowując, można powiedzieć, że jest to mały kroczek, ale kroczek w celu ożywiania tej części miasta. No, nie można powiedzieć, że było dużo ludzi, bo ta frekwencja nie była zbyt wielka. Ale samo wydarzenie, to, że coś się działo na tym placu, wzbudzało zainteresowanie. Tutaj akurat ze znajomymi osobami stwierdziliśmy, że pojawia się nowe zjawisko w Szczecinie, czyli taka turystyka, zwiedzanie Starego Miasta z samochodu, bo przejeżdżający ulicą Ściwoja po prostu dziwili się, że coś na tym pustym placu się dzieje, także zatrzymywali się, wyglądali przez okno, no niektórzy może gdzieś tam się zatrzymali i przyszli. No w każdym bądź razie frekwencja może nie była zbyt wielka, ale z mojej rozmowy z organizatorami wynika, że byli oni zadowoleni, bo już ktoś się zainteresował, na pewno będą, na pewno już się pojawią. Może rosnąć. A powiedzmy coś o organizatorach właśnie, bo jakby to jest klucz. Zakładam, że to nie, mówię powiedzmy coś o organizatorach, bo to nie była jakby jednorazowa akcja, zakładam, że... No tutaj nie chciałbym się w imieniu organizatorów wypowiadać. Jest to inicjatywa pod hasłem Podzamcze.org. Ich takim celem jest, tak jak sama nazwa wskazuje, ożywienie tego starego, ożywienie, nowego miasta, zaktywizowanie nowego, Podzamcza, ale nie tylko, bo chodzi tutaj o całe Stare Miasto, które jest tak troszkę podzielone sztucznie na tę część górną i dolną. No
no i historycznie i tak właśnie jest rozdzielone tym, o czym mówiliśmy wcześniej, że ciężko przedostać się z jednej części na drugą. Ulica Szewska, Kurkowa, no praktycznie... Nie tyle, że ciężko, ale jakby nie ma jakichś takich nie ma ciągów tego... komunikacyjnych. Dokładnie. Zawsze gdzieś tam wychodzimy z jednego miasta do drugiego przez... Idąc od strony bramy portowej zatrzymujemy się przy katedrze, przy zamku. A no idąc dokładnie. Od strony Odry zatrzymujemy się na ulicy Mściwoja. Ta ulica Mściwoja jest taką naturalną granicą. No i tak jak wspomniałem, tutaj celem jest ożywienie, organizowanie różnego rodzaju akcji, imprez, happeningów. Z tego, co już mi wiadomo, szczegóły mają się pojawić w tym tygodniu. Kolejne takie wydarzenia właśnie na rynku siennym, w okolicach już mają się odbyć pod koniec marca, przełom marca, kwietnia. No i w kolejnych miesiącach myślę, że to już to, że coś się tam dzieje, że stanie się tradycją, że zacznie to przyciągać ludzi. Może przy pierwszych wydarzeniach frekwencja nie była duża, ale reakcje z pewnością były takie, że ludzie dowiedzieli się po fakcie i stwierdzili, no tak, no szkoda, że mnie tam nie było. No ale to już stwarza zainteresowanie dalszymi wydarzeniami. Następnym razem będzie można śmiało uczestniczyć w takim razie. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. Grzegorz Kuczyński był moim Państwa gościem. W środę się widzimy, rozumiem? Widzimy się oczywiście. To widzimy się z Grzegorzem w środę, a ja z Państwem widzę się zaraz po przerwie na serwis informacyjny telewizji Pomerania. Wtedy kolejna część naszego programu. Zapraszam.